biblioteka znajdowała się w świetlicy. Była bardzo, bardzo ładne pomieszczenie, w którym były zrobione regały, miejsce na książki. I tam właściwie zaczęłam swoją pracę. Z tym, że szpital wtedy to był jeden budynek, w związku z tym było to mniej pacjentów. I wtedy wymyśliłam sobie sposób na wypożyczanie książek, wykorzystując wózek do leków. Zbierałam tam wszystkie książki tematycznie różne i z wózeczkiem jeździłam po prostu po oddziałach. To był taki świetny sposób na pobudzenie ludzi do czytelnictwa. Leżący pacjenci czasem nudzili się, nie bardzo wiedzieli, co z czasem zrobić. Jakaś taka reklama i zachęcenie i bardzo chętnie właśnie pożyczali książki. To jednak odciągało pacjentów od choroby, od zmiany otoczenia, prawda, bo to każdy przeżywał. A tak dobra książka to jednak wciągała i jakoś tak zainteresowała i łatwiej było zapomnieć o cierpieniu, o bólu. Starałam się tak tym, którzy nigdy książki nie mieli w ręce, to a zdarzali się też bardzo często tacy, to starałam się dawać jakieś typu powieści i lekkie, przy czym mężczyźni to inny rodzaj z okresu wojny światowej, prawda, jakieś przygodowe bardziej. No, starsze panie bardzo lubiły te wszelkiego rodzaju romanse i żeby było dużo miłości. Bardzo lubiłam książki, dla mnie ten kontakt z książkami, z nowościami to był fantastyczny. I dla mnie była taką przygodą i poza tym kontakt z ludźmi taki sympatyczny, można było porozmawiać, można było poznać trochę ludzi. Byli tacy nawet, którzy mi dziękowali, że dzięki mnie, dzięki spotkaniu z książką w szpitalu nauczyli się czytać i zaczęli czytać, prawda? Więc to był taki rodzaj też propagowania książki. W latach 90. biblioteka straciła wszystkie filie w Pełcznicy, Cierniach oraz punkt szpitalny. Biblioteka musiała zmierzyć się z nowymi oczekiwaniami i wyzwaniami. Należało ocenić mocne i słabe strony i umieć znaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości. Do mocnych stron należała na pewno działalność oddziału dziecięcego, który wypracował szereg wzorcowych form pracy z czytelnikami. Konkursy, spotkania z pisarzami i innymi ciekawymi ludźmi, imprezy okolicznościowe, współpraca ze szkołami – to wszystko przynosiło efekty w postaci dużego zainteresowania książką i biblioteką wśród dzieci i młodzieży. Wpływ na to miała zapewne stabilność i profesjonalizm kadry bibliotekarskiej oddziału dziecięcego od samego początku jego istnienia. Niezwykły klimat biblioteki dziecięcej wypływał zapewne też z artystycznej aury, jaka od początku otaczała placówkę. Talent plastyczny pracowników oddziału dziecięcego znajdował swój wyraz nie tylko w różnorodnych zajęciach z dziećmi, ale był też gwarancją pięknego wystroju wnętrz bibliotecznych, starannych i przemyślanych wystawek kompozycji kwiatowych. Tak miłe i piękne wnętrza przez lata przyciągały rzesze młodych czytelników, którzy oprócz ładnego otoczenia mieli do dyspozycji profesjonalną kadrę bibliotekarską, starannie gromadzony księgozbiór oraz warsztat informacyjny w postaci katalogów i kartotek zagadnieniowych. W roku 2009, po 50 latach działalności w budynku przy ulicy Stefana Żeromskiego, oddział dziecięcy został przeniesiony do budynku szkoły nr 3. Piękne, odnowione wnętrza, miła atmosfera i obsługa od razu zjednały sympatyków tego miejsca. Obawy, które zawsze towarzyszą zmianie długoletniej lokalizacji jakiejś placówki, na szczęście okazały się niegroźne. Również dorosły czytelnik może się czuć usatysfakcjonowany ofertą biblioteki. Oprócz różnorodnego księgozbioru, na którego wielkość i kształt wpływa zarówno dotacja z budżetu gminy, jak i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, świebodzicka biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do internetu, bogaty wybór czasopism oraz bezpośredni kontakt z pisarzami, którzy często bywają gośćmi spotkań autorskich. Spotkania autorskie stały się znakiem rozpoznawczym świebodzickiej biblioteki. Było to wynikiem rozważań, w jakim kierunku powinna pójść działalność małej biblioteki w pobliżu dużych ośrodków bibliotecznych, takich jak Wałbrzych bądź Świdnica.
Znakomitym pomysłem okazały się właśnie spotkania autorskie i tych spotkań autorskich w Świebodzickiej Bibliotece w ostatnich latach było bardzo, bardzo dużo. Świebodzicką Bibliotekę odwiedzili najgłośniejsi współcześni pisarze. Olga Tokarczuk, Marek Krajewski, Stanisław Srokowski, Mariusz Czubaj, Beata Ostrowicka, Mariusz Urbanek, Marek Perzyński i wielu, wielu innych pisarzy związanych z naszym regionem bądź piszących książki dla szerokiej grupy czytelników. Organizacja spotkań autorskich to ostatnie lata działalności biblioteki, poczynając od roku 2000. Jak się okazało, był to wcale nie nowy, ale pomysł na czasie. Bo gdy od 2006 roku Instytut Książki rozpoczął realizację projektu Tu Czytamy, w którym mieściła się zarówno działalność dyskusyjnych klubów książki, jak i spotkania z pisarzami pod nazwą Autor na żądanie, okazało się, że Świebodzicka Biblioteka wyprzedza w tej działalności inne, nawet większe ośrodki. Rezultatem tych doświadczeń jest udział Małgorzaty Grudzińskiej w warsztatach organizowanych przez Instytut Książki, prowadzonych przez doktora Marka Kochana i redaktora Macieja Orłosia w Warszawie dla moderatorów dyskusyjnych klubów książki. Jako jedna z dwóch przedstawicielek województwa dolnośląskiego, zebraną tam wiedzą, dzieli się z innymi moderatorami z województwa, organizując szkolenia na temat prowadzenia spotkań autorskich i dyskusji o książkach. Bohaterem pana książek jest z reguły mężczyzna. Proszę powiedzieć, czy w literaturze polskiej znajduje pan jakąś postać literacką, jakiegoś bohatera, który mógłby stanowić wzorzec dla współczesnego mężczyzny? Dobre pytanie. Jest wiele antywzorów bohaterów i często bardzo natykam się na to, że literatura nie dostarcza ani refleksji tak naprawdę, ani w tym sensie wzorca takiego bohatera, z którym ktoś mógłby się utożsamić. Powiem, że chyba lepsze pod tym względem jest kino i kino dostarcza takich wzorów i tak było historycznie też. No, po wojnie Maciek Chemnicki był jakimś tam bohaterem, z którym mogła się identyfikować duża część ludzi. Potem było wielu takich bohaterów kina moralnego niepokoju. Ostatnio widziałem taki film, który myślę mógłby być w tym zakresie rozważany, film NN Feliksa Falka, który pokazuje takie przedłużenie kina moralnego niepokoju. To znaczy współczesnego bohatera, który nie jest jakimś prymitywem i nihilistą, tylko jest człowiekiem no, najwyraźniej o pewnym etosie, który ma jakiś cel, dąży do realizacji pewnych wartości w życiu. Jak napisała kiedyś patronka Świebodzickiej Biblioteki Maria Dąbrowska, książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Dzięki placówce tego cudu mieszkańcy Świebodzic doświadczają już od 60 lat. Ten cud trwa, a jest to możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników biblioteki, wszystkich jej przyjaciół, a przede wszystkim dzięki czytelnikom, których stała obecność potwierdza potrzebę jej istnienia. Biblioteka w dzisiejszych czasach to już nie tylko książki. Dzięki postępowi, którego nie boi się Świebodzicka placówka, czytelnicy mają dostęp także do innych cudów cywilizacji, jak chociażby internet. Jednak nadal króluje w niej tradycyjny księgozbiór, który stale jest wzbogacany o nowe pozycje. Dziś Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach to blisko 40 tysięcy woluminów, z których korzysta kilka tysięcy czytelników. Te liczby stale rosną, a to dowód na to, że żadne inne cuda cywilizacji nie zastąpią szelestu przekładanych podczas czytania stronic, jakże charakterystycznego zapachu książki i ducha, który tchnie z niej za każdym jej otwarciem. Każda z tych książek to osobna historia, zarówno bohaterów, których opisuje, jak i tych, którzy ją czytali. Te książki swoją historią budują historię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach. 60 lat jej istnienia to z pewnością dopiero jeden z pierwszych rozdziałów wielkiej księgi, jaka w tej placówce zostanie napisana.